Cześć, ja mam na imię Marcin i witam Cię na kanale MDD Domy Drewniane. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, po czym poznać zawodowca, po czym poznać firmę profesjonalną, z którą jeżeli nawiążesz współpracę, prawdopodobnie nie będziesz miał problemu, a po czym poznać tak zwanego Janusza Budownictwa, przed którym trzeba uciekać, na którego naprawdę trzeba uważać. Na koniec tego filmu pokażę Ci trzy pięknie zrealizowane domki z naszej oferty. Domki typu bajka, które zostały przez inwestora troszeczkę zmodyfikowane, ale naszym zdaniem efekt finalny wyszedł naprawdę bardzo wyśmienicie. Na początek kilka zdań, skąd w ogóle pomysł na ten film, skąd temat Janusze kontra zawodowcy. Co takiego pojawiło się w mojej głowie, że postanowiłem poświęcić chwilkę czasu i opowiedzieć Wam o tym, aby po prostu Was przestrzec i aby podać takie wskazówki z własnego doświadczenia, czym należy się kierować w doborze firmy, z którą prawdopodobnie nawiążecie współpracę i która wybuduje Wam Wasz wymarzony dom. Jednym z takich zapalników, aby podjąć się tego tematu, był niedawny telefon od naszej niedoszłej, że tak to nazwę, klientki, z którą wszystko mieliśmy uzgodnione, była u nas w biurze, jednak niestety do współpracy nie doszło. Dlaczego? Bo okazało się finalnie, że oferta, która ją skusiła, była bardziej atrakcyjna cenowo i to był taki pierwszorzędny, okazało się, wyznacznik wyboru wykonawcy jej domu. Telefon pani Magdy zaczął się od słów: Panie Marcinie, ratujcie. Okazało się, że dom, który powstał u pani Magdy, kompletnie odbiega od zdjęć, które były jej przedstawiane jako realizację tej firmy. Kompletnie umowa odbiegała, to na co się umówili, od tego, co zostało wybudowane. Finalnie cena okazała się przy rozliczeniu też całkowicie inna. Sprawa trafiła do sądu, my pani Magdzie pomogliśmy na tyle, ile potrafiliśmy, na tyle, ile byliśmy w stanie pomóc na tym etapie budowy. A jak to się potoczy dalej, to tego nie wie nikt. Kolejnym elementem układanki, która poprowadziła mnie do tego tematu filmu, są fora i grupy internetowe, których jestem obserwatorem, komentatorem. Często też udzielam się jako wykonawca. I to, co tam widzę, to, co tam obserwuję, jest naprawdę zdumiewające do tego stopnia, ile osób szuka pomocy, ile jest postów przestrzegających przed danym wykonawcą, ile jest postów, które pokazują partactwo różnych firm i ile jest osób w komentarzach, które podpisują się pod tym własnymi doświadczeniami. To jest przerażające, co się dzieje, jak ludzie są oszukiwani. To jest przerażające, jak ludzie są wabieni ofertami, czy to cenowymi, czy wykonawczymi, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. I tutaj pojawia się kropka nad i do tematu tego filmu. Kropka nad i Januszów Budownictwa. Całkowicie niedawno otrzymałem zdjęcie od naszego klienta. Panie Pawle, z góry dziękuję. Klient podesłał mi screeny firmy, to chyba była firma z Dolnego Śląska, która posługiwała się w swojej ofercie w internecie naszymi zdjęciami. Zdjęciami realizacji firmy MDD. Ktoś te zdjęcia wykorzystał, ktoś podpisał się pod tymi zdjęciami jako wykonawca i chwalił się tymi zdjęciami jako oferta w internecie. Grubo, prawda? Stąd, tak jak wcześniej powiedziałem, stąd temat filmu. Wszystko, co powiem podczas tego filmu i każda opinia, którą wyrażę, jest podyktowana przede wszystkim moimi doświadczeniami i tym, czym się na co dzień zajmuję. Natomiast jeśli chciałbyś dodać coś od siebie, zapraszam do komentarzy. Opisz w komentarzu swoje doświadczenia, swoje przygody, dobre lub złe. A zaufaj mi, że to pomoże nie jednej osobie
w wyborze własnego wykonawcy i w przestrodze przed tym, żeby nikomu nie przetrafiła się przykra niespodzianka. Zapraszam. Pięć zasad, którymi moim zdaniem każdy powinien się kierować przed wyborem wykonawcy własnego domu. Zasada numer jeden to na pewno doświadczenie takiej firmy. Co kryje się pod słowem doświadczenie? Doświadczeniem są realizacje i to, jak do tej pory ta firma pracowała. Czym może się pochwalić, co można zobaczyć w ich pracach, w czym się specjalizują. To wszystko można zobaczyć na stronie takiej firmy, w social mediach takiej firmy, w ofercie takiej firmy, która firma nam prześle. Nikt, kto działa w sposób legalny i kto chciałby utrzymać ciągłość pracy, nie będzie swoich prac zatajał. Także jeżeli zobaczycie jeden domek, zobaczcie drugi, zobaczcie trzeci, piąty, dziesiąty. Na tej podstawie możecie ocenić, czy to jest firma typu dwóch braci i szwagier, którzy postanowili założyć firmę budującą domy i po dwóch domach, z tego jeden dom był pani Magdy, postanowili się zwinąć i uciec za granicę. Czy jest to firma, która ma w swoim dorobku już, nie wiem, 20 lat pracy i może pochwalić się naprawdę grubym portfolio, którego nie ukrywa. Drugim takim czynnikiem podczas wyboru wykonawcy jest na pewno cena. Na temat ceny nagrałem poprzedni odcinek, link będzie tutaj w opisie tego filmu, zapraszam do obejrzenia. W skrócie tylko powiem, że zwracając uwagę na cenę, jeżeli widzimy wykonawców, pierwszy wykonawca podaje cenę 120 tysięcy, drugi wykonawca podaje cenę 137 tysięcy, a trzeci wykonawca podaje 160 tysięcy, po czym skakuje oferta domek budowa kompleksowa 55 tysięcy, to ja już bym uważał, bo to jest matematyka, no pewnych rzeczy nie przeskoczymy i budując dom na pewne koszty musimy być przygotowani, więc jeżeli ktoś oferuje domek w cenie chociażby płyty fundamentowej, bo widziałem takie oferty, ja bym po prostu uważał. Nie pozwólcie na to, aby cena była pierwszorzędnym kryterium doboru wykonawcy. Trzecim elementem układanki dotyczącej wyboru wykonawcy jest na pewno termin budowy. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ dzwoniąc do wykonawcy, do dobrego wykonawcy, mocnego wykonawcy, który ma dużo pracy, prawdopodobnie napotkacie się z odpowiedzią, że możliwy termin budowy to jest przynajmniej, nie wiem, pół roku, rok, może być nawet jeszcze więcej. Z czego to wynika? No słuchajcie, przygotowanie domu to jest dla Was jako inwestorów wiele papierologii, a dla wykonawcy są to przygotowania elementów. W przypadku domów drewnianych są to okna, drzwi, schody. To są elementy, które można wykonać u siebie na stolarni, tak jak w naszym przypadku. Także firmy, które mają termin taki, powiedzmy te pół roku, to prawdopodobnie wynika z tego, że firma jest mocna, że firma ma ciągłość zleceń, firma ma co robić i z czegoś to wynika. Bo odbiciem lustrzanym jest tego, jest pan przysłowiowy pan Janusz, do którego jeżeli zadzwonicie 10 maja, a pan Janusz zaproponuje Wam, że ok, 15 maja możemy wchodzić, no to uważajcie, bo prawdopodobnie pan Janusz nie ma tej pracy, też z czegoś to wynika. I jeżeli pan Janusz jest gotowy wejść z miesiąca na miesiąc albo z tygodnia na tydzień, to tu w mojej głowie zapaliłoby się już taka pomarańczowa lampka. Coś jest nie tak.
Więc przechodzimy do czwartego kroku. Czwarty krok to przede wszystkim, co to jest za firma. Prawdopodobnie nie będziecie mieli z tym najmniejszego problemu, aby poznać takie podstawowe informacje, jaka jest siedziba tej firmy, kto jest właścicielem tej firmy, jak długo ta firma prosperuje, jak długo funkcjonuje, czy jest to taka działalność legalna, zarejestrowana, dlaczego to jest ważne, bo w razie ewentualnych sporów, żeby mieć kogo pociągnąć do odpowiedzialności. Czy jest to firma, która w razie potrzeby z podniesioną głową podejmie się reklamacji, czy jest to firma, którą założyło dwóch braci, szwagier i sąsiad, gdzie w przypadku napotkania się ze ścianą okazuje się, że nikt za nic nie jest odpowiedzialny. Zamówienie domu drewnianego to jest naprawdę spory wydatek i wydaje mi się, że przy takich kosztach warto poświęcić jeden lub dwa dni i tych parę stówek, jeżeli mamy daleko, na paliwo i pojechać do siedziby tej firmy. Zanim przejdę do ostatniego, piątego punktu związanego z umową, mam do Ciebie prośbę. Jeżeli ten materiał, ten temat filmu, czy w ogóle ten kanał jest dla Ciebie w jakikolwiek sposób wartościowy, zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału i podlajkowania tego filmu. Tobie pozwoli to nie przegapić kolejnych filmów, które nagram, a mi pozwoli dotrzeć do jeszcze większej ilości odbiorców i pomoże mi po prostu w mojej pracy. Dlatego ja z góry dziękuję, przybijam z Tobą żółwika i jedziemy z punktem piątym. Punkt piąty to umowa. Zawierajcie umowę ze swoim wykonawcą. To jest bardzo często jedyne zabezpieczenie w przypadku sporów i problemów. Pamiętajcie o tym, że umowa działa w dwie strony. Jest to zabezpieczenie dla wykonawcy, jak i zabezpieczenie dla Was jako inwestora. Pomoże Wam to w ewentualnym sporze czy problemach, które mogą wyniknąć. Umowa nie działa tylko w jedną stronę. Pamiętajcie, że jeżeli firma, która wysyła Wam ofertę, poprosicie o przesłanie wzoru umowy, jest świetnie wtedy, wysyła Wam taką umowę, zawsze macie prawo do edycji tego. To nie działa tylko w jedną stronę, że wykonawca podsuwa Wam trzy kartki A4, w których zabezpiecza tylko siebie. Nie! Pamiętajcie o tym, że Wy też macie prawo do edycji i macie prawo do tego, aby nanieść w takiej umowie poprawki, które zabezpieczą też Was. Co powinno znaleźć się w takiej umowie? Przede wszystkim dane firmy, która będzie nazywana w tej umowie, nie wiem, wykonawcą, podmiotem wykonawczym, kimkolwiek. Muszą być zawarte dane tej firmy, adres tej firmy, siedziba, REGON, NIP, cokolwiek. Im więcej informacji, tym lepiej dla Was, bo w razie ewentualnego sporu będziecie pociągać kogoś do odpowiedzialności. I umowa będzie jedynym takim elementem ochronnym dla Was w ewentualnym sporze. Kto zamawia, kto buduje dane firmy, co zamawia. Bardzo ważne jest, aby zakres prac wypisać punkt po punkcie. Jeżeli ma być wykonany sam szkielet, to napiszmy szkielet i na przykład zadaszenie i tyle. Ale jeżeli jest to umowa kompleksowa, budowa kompleksowa, a my głównie tak budujemy, mówię, cały czas opieram się na naszym doświadczeniu, niech na takiej umowie będzie zawarte szkielet, deska zewnętrzna, deska wewnętrzna, ocieplenie takie i takie, zadaszenie, jakie zadaszenie, gąd, blachodachówka, wykonane instalacje, jakie instalacje, elektryczna, hydrauliczna, drzwi drewniane, czy PCV, okna drewniane, czy PCV, schody. Super! Jakie schody? Dębowe, sosnowe, nie wiem, metalowe. Dlatego zwróćcie uwagę na to razy dwa, ok? Razy trzy, razy pięć. Przeczytajcie umowę parę razy, nie raz. Jak zauważyliście, podczas tego filmu staram się co jakiś czas pokazać Wam naszą najnowszą realizację, jedną z naszych najnowszych realizacji.
Zatem ja już kończę. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam do obejrzenia realizacji w takim dłuższym wymiarze. Ja już nie będę przerywał. Pozdrawiam.